Cześć, witajcie serdecznie, kochani, w horoskopie na wrzesień 2021 roku dla zodiakalnych wodników. Szybko, krótko i na temat. Te horoskopy mają być takie rzeczowe. Po prostu wyciągniemy stąd informacje, które mogą być dla Was istotne na wrzesień. Takie podstawowe sprawy. Sprawdzimy sobie kwestie zawodowe, pracę, finanse oraz sprawdzimy sobie kwestie miłosne, to co Was też najbardziej interesuje. Jeżeli ktoś chciałby sobie zamówić horoskop indywidualny. Są obecnie promocyjne czytania, miesięczne, roczne, dwuletnie. Wszelkie informacje znajdziecie w zakładce Społeczność. Nie będę tutaj tego za każdym razem powtarzała, bo kto będzie chciał, to po prostu sobie znajdzie. Wodniki, kochane moje, na wrzesień 2021 roku. Praca i finanse. Co dla Was, kochani, w pracy, w finansach? No, jakieś tarcia, sprzeczki, nieporozumienia mogą się tutaj szykować. Wiecie, co tu przede wszystkim tak mi przychodzi, żebyście zachowali spokój. Siła spokoju to będzie Wasza taka tarcza w tym momencie, tak żeby się zachować jak ta królowa denarów, czyli być osobą taką w miarę stabilną, nie dać się wyprowadzić z równowagi. Tu niektórzy mogą walczyć o jakieś wyższe stanowisko, bo ta królowa denarów to po prostu może być prestiżowa posada, stanowisko, zwłaszcza jeżeli są takie sytuacje, gdzie jest kilku kandydatów na to samo miejsce, może tutaj być Wam trochę trudno, dlatego że jest ta piątka mieczy i niektórzy z Was będą uważali, że nie mają szans, aby po prostu na takie stanowisko aspirować, więc żebyście też nie podchodzili do wszelkich form rywalizacji z takim po prostu myśleniem, że ja nie dam rady i to nie jest dla mnie, no bo tutaj oczywiście powinniście się pozytywnie motywować. Niektórzy z Was mogą mieć problem po prostu z dogadaniem się z kobietą w pracy, z kobietą na stanowisku, być może z szefową, bo królowa denarów też może być szefową, czyli ci, którzy na przykład będą chcieli coś ugrać we wrześniu, jakiś urlop sobie załatwić, no tu może być po prostu takie przyblokowanie Waszych planów, nawet jeżeli będziecie się o to wykłócać, może się okazać nawet, że to chodzi po prostu o względy takie niezależne, no jakieś okoliczności, na przykład szefowa Wam powie, no sorry, nie dam Ci urlopu, bo ileś tam osób już po prostu się na ten urlop zadeklarowało i w tym momencie nie mam kadry, żeby tutaj obsadzić stanowiska, więc Ty na przykład w tym terminie urlopu nie dostaniesz, czy na przykład jakieś podwyżki, premii, no będą tutaj prawdopodobnie trudne rozmowy, trudne sytuacje, mogą być jakieś tarcia i napięcia, więc pamiętajmy przede wszystkim o opanowaniu. Niektórzy z Was mogą mieć nerwowy czas takiego bicia się z myślami, co zrobić w kwestiach zawodowych, bo jakieś stanowisko, jakaś praca mogą wyglądać prestiżowo, ale na przykład nie wiecie, czy iść do tej pracy, aspirować, pretendować. Ja myślę, że tutaj ta królowa denarów oznacza, że Wy powinniście przede wszystkim właśnie tak myśleć logicznie, twardo stąpać po ziemi, na pewno w jakiś sposób zabezpieczać też swój grunt, swój teren, mieć zawsze tak zwany plan awaryjny. Niektórzy z Was po prostu, jeżeli macie kłopoty finansowe i nie wiecie, jak sobie z tym fantem poradzić, to po prostu powinniście się zwrócić o pomoc do jakiejś zamożniejszej kobiety, kobiety, która byłaby w stanie ewentualnie Wam pomóc, pożyczyć, w jakiś sposób Wam pomóc wyjść z kryzysowej sytuacji. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało w miłości. Miłość, relacje, uczucia u wodników. I tutaj zobaczmy sobie osobno dla par, osobno dla singli. Najpierw ci, którzy są w parach. Miłość, relacje, uczucia na wrzesień. Miłość, relacje, uczucia na wrzesień. I ci, którzy są singlami po prostu. Ci, którzy są singlami. Miłość, relacje, uczucia na wrzesień dla wodnika singiel. Słuchajcie, jeżeli jesteście w parach, to tutaj może być taki gwałtowny przypływ pewnych uczuć. Jakaś okazja do tego, żeby sobie coś przebaczyć, o czymś zapomnieć. Nagle może Was znowu do siebie ciągnąć. Dla niektórych to jest kłótnia również, jakaś taka katastrofa, ale coś, co może być takim katalizatorem, czyli będzie Was prowadziło do tego właśnie rozgrzeszenia, wybaczenia, do pogodzenia się, nawet takiego, wiecie, czasami to jest tak, że my się kłócimy, jest taka pasja, jest taki ogień i niektóre pary często właśnie tak deklarują, że pogodzenie się następuje zawsze w łóżku, bo ta pasja gdzieś tam przeradza się również w taką energię seksualną, więc u Was też tak może być.
Natomiast dla tych, którzy mieli ciche dni, ciche miesiące, jakieś kryzysy, separacje, myśleli o rozwodach, tutaj jest jakiś sąd ostateczny, czyli coś zostaje przyklepane we wrześniu, albo rzeczywiście już jest okazja, żeby te sprawy po prostu wasze zakończyć, ten rozwód czy rozstanie doprowadzić do końca, ale dla niektórych par to będzie takie odżycie uczucia poprzez to, że przez jakiś czas nie byliście ze sobą na przykład i zaczęliście po prostu zwyczajnie za sobą tęsknić. I nawet jakaś kłótnia, pasja może stać się preludium do tego, żeby sobie przebaczyć i być ze sobą na nowo. Dla niektórych jest taka szansa. Dla singli, kochani, jest tu królowa buław, kobieta taka bardzo energetyczna, seksowna. Jeżeli jesteście mężczyznami, może ktoś taki wam zawrócić w głowie, pojawić się w waszym otoczeniu, w waszym życiu. Karta sprawiedliwości może sugerować, że tu są jakieś też karmiczne porachunki z jakąś byłą na przykład, bądź też może tutaj być coś, co jest podszyte tylko i wyłącznie seksem, taki tylko jeden, jedyny profit z tej znajomości, ponieważ jest siódemka mieczy, więc jest tutaj jakieś kłamstwo, jakiś fałsz, jakieś mataczenie. Niektórzy z was mogą oszukiwać jakąś kobietę, bądź być oszukiwanymi przez kobietę, ale to wyjdzie i te wszelkie kłamstwa, które gdzieś tam ewentualnie narosły, no tutaj we wrześniu mogłyby wyjść na światło dzienne przy tej karcie sprawiedliwości. Może być tak, że ktoś, kto teoretycznie deklarował, że jest singlem, na przykład ma jakąś kobietę na boku, bo często królowa buław jest taką kobietą oznaczającą kochankę, taką po prostu kobietą niepokazywaną lub niepokazującą się w pełnym świetle. Ona chce być na uboczu, bądź ona z pewnych względów musi być na uboczu, więc tutaj mogłyby te rzeczy po prostu wyjść na światło dzienne. Na przykład, jeżeli wy jesteście singlami i spotykacie się z kimś, na przykład z mężczyzną, który też deklaruje, że jest singlem, to może się okazać, że wcale do końca tym singlem nie był, bo jednocześnie spotykał się z wami i na przykład z jakąś tam kobietą. I tutaj jest sprawiedliwość przy siódemce mieczy, więc to, co zostało nakłamane, to, co zostało po prostu jakoś tam naszemrane brzydko, no to niestety, ale to po prostu wyjdzie prędzej czy później we wrześniu. I kochane wodniki, ostrzeżenie oraz rada dla was na wrzesień. To już tak na dobitkę. Ostrzeżenie dla wodnika na wrzesień, mag i rada dla was, dwójka mieczy. Słuchajcie, no mag jest ostrzeżeniem, bo może to wy coś tam ukrywacie, może wy się spotykacie na boku z kilkoma osobami, może wy do końca nie jesteście szczerzy. W negatywie karta maga zawsze mówi, że zakładamy maski, coś ukrywamy, czegoś nie mówimy wprost i nawet, słuchajcie, jeżeli nie mamy złych intencji, to osoba, która nagle się dowie, że my, powiedzmy, nie byliśmy do końca fair, ma prawo czuć się po prostu w pewien sposób oszukana i zraniona, więc to jest dla was ostrzeżenie, żeby tak nie robić, stawiać na jasne sytuacje, klarownie mówić o tym, czego wy chcecie, co robicie i tak dalej, żeby tutaj nie było takiego poletka do domyślania się. Natomiast radą jest dwójka mieczy, słuchajcie, no musicie tu podjąć jakąś ważną decyzję. Nie można być jakby dłużej między młotem a kowadłem. Wrzesień ma przynieść po prostu takie określenie się. Tu wygląda na to, że już dużo czasu mieliście na przemyślenia, było to trudne, jest to trudne, bo sytuacja może wyglądać w ten sposób, że wybierając jedno, jakby tracicie drugie, no ale też nie można jakby zbyt długo tkwić w takiej kropce. Coś trzeba sobie tutaj, drogie wodniki, postanowić we wrześniu. Dziękuję wam serdecznie, życzę udanego września, zapraszam na horoskopy indywidualne. Do zobaczenia, pa, pa!